pytanie, bo ja miałem to samo. I proszę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy ten człowiek mi powiedział o narodzeniu się na nowo, to ja zrozumiałem, że tu nie chodzi o religijne rytuały, ale tu chodzi o to, żeby realnie oddać życie Jezusowi. Ewangelia mówi o tym, że każdy człowiek został stworzony na Boży obraz i każdy człowiek został ze względu na grzech umarł. Każdy człowiek umarł i chcę wam powiedzieć, że człowiek składa się z ducha, z duszy i z ciała. I człowiek ma obumarłego ducha ze względu na grzech. I nieważne, czy wykonuje dobre, czy złe uczynki, ale każdy człowiek jest martwy duchowo. Dlatego, kiedy czytacie Ewangelię, kiedy czytacie Boże Słowo, to w Ewangelii Jana w 3 rozdziale jest napisane, że przychodzi taki człowiek, faryzeusz, i on mówi do Boga, że Ty jesteś Synem Bożym, nikt nie mógłby czynić takich cudów, a Jezus mu mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że jeżeli nie narodzisz się na nowo z wody i z ducha, to nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I chciałem dzisiaj was skonfrontować z tą prawdą. Czy narodziliście się na nowo z Bożego Ducha? Czy jesteście nowymi ludźmi? Czy w waszym sercu zaszła przemiana? Czy spotkaliście się realnie z Bogiem? Bo ja nie spotkałem się wcześniej z Bogiem realnie. Ale nie, będzie nie. Ja przyjąłem całym sercem Boga i zostałem napełniony Bożym Duchem. I ten Boży Duch, proszę odejść. Przyprowadził. Ja nie przychodzę z nienawiścią do was. Ja nie przychodzę z jakimiś innymi rzeczami niż Boże Słowo mówi. Ja wierzę w Boże Słowo. Ja wierzę w to, że Jezus Chrystus... Dobrze? To jest ochrona Pana? Przepraszam. Dlaczego on mnie tutaj popycha? Proszę nie popychać. Pani mnie popycha. Dlaczego? Proszę dlaczego? Nie popycha. Dlaczego? Proszę nie używać agresji, skoro jest Pan... Skoro jest Pan tutaj... Przepraszam. Dlaczego, kim jest ten człowiek? Nie wiem, kto to jest. No to proszę go ogarnąć. Ale proszę mi tutaj nie wyrywać mikrofonu. Nie wyrywać. Zgromadzenie, no to jest zgromadzenie, nie przeszkadza. Gdzie jest zgoda? To się dzieje, proszę. To się dzieje. To się dzieje w miejscu takiej nienawiści, takich słów nienawiści. Proszę pani. To jest śmietnik. To są słowa nienawiści. Ale skoro Jezus, to czemu mnie popycha? Jakby pani nienawidziła. Ja mówię o Jezusie. Mówisz o złym duchu. Ja nie mówię o złym duchu, a pan popycha. Ja pana nie popychałem. Kogo popychałem? Mnie. Kogo? Pan popycha. Co ty, ta baba na mnie wyskoczyła z mackami, no. Pani wsadził tutaj. No i bardzo dobrze, bo... Kochani, i powiem wam prawdę. Prawda jest taka, że każdy człowiek, który nie narodzi się z Bożego Ducha, nie może użyć Królestwa Bożego. I to jest prawda, która może zmienić wasze życie. Nieważne, co zrobicie, ale... Nie... Ale słuchaj, nie możemy... Chrześcijanie, tak jest. Lepiej, katolicy. Dlatego prawda Boża, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Kiedy mówię prawdę... Proszę nie zabierać mu. To jest prowokacja, przecież ja nikogo nie atakuję. Czemu jestem popychany? Ale czemu ludzie wierzący? Czemu proszę ludzie, to, którzy, proszę nie dotykać, proszę mnie do pana. Wierzą. To jest kradzież, proszę tego nie ruszać. Proszę tego nie ruszać. Proszę nie dotykać. Ale dlaczego pan... Przepraszam. Ja mam, ja teraz to jest legalne zgromadzenie. Legalne zgromadzenie tutaj. Proszę to jest legalne zgromadzenie. To jest zgromadzenie, które zostało. Gdzie jest zgoda? Proszę pana, ja jestem teraz w czasie liturgii, ja głoszę Ewangelię i nie obowiązuje noszenie maseczki. Ty wiesz, co to jest liturgia? A co to jest liturgia? To jest głoszenie Bożej prawdy. Dlatego... Co to jest liturgia? On ci wyłączył coś. Wyłączyłem baterię, wyjąłem stąd baterię. Tak, wyjąłem stąd, ale ja mam drugą. No to dobrze. No to bardzo dobrze. I stąd też wyjąłem. To super. Jest bogaty. Ale dlaczego pan atakuje? Myśli pan, że Chrystus ale bo przeszkadzasz pan. Hałasujesz. Ale czym przeszkadzam? A dlaczego pan... Jakbym był muzułmaninem, to byś już miał głowę. Ale to pan mnie teraz... Nie, podgodzimy. Ale to nie jest miłość. Pan mi wrzucił do śmietnika. A ty myślisz, że co? Że przychodzisz... Raz. I że to jest dobre. Tak? Słuchajcie. Dlatego chciałem powiedzieć wam prawdę. Chciałem powiedzieć wam prawdę Ewangelii, która... jest wielkiej opozycji. I chcę wam powiedzieć, że możecie wybrać życie albo śmierć. Życie albo śmierć. Jeżeli chcecie umrzeć, to zostaniecie w tym systemie. Jeżeli chcecie żyć, to wybierzecie życie. Prawdę Ewangelii. Bo Jezus jest żywy, zmartwychwstał. Jezus nie mówi do was, nie potępia was, ale Jezus mówi, że was kocha. Masz jaja, to idź pod meczet, wiesz? Tak masz jaja. Idź pod meczet, albo strzelaj na kogę. Ale czemu mi pan nie wyrywaj mu coś. Ale to wszystko jest nagrywane. To wszystko jest nagrywane.
Iść pod meczet. Gdzie to jest propozycja Gazety Wyborczej? Iść pod meczet albo pod synagogę, jak masz jaja. To jest wszystko nagrywane, oczywiście. Ale proszę mnie nie dotykać. Dlaczego pan mnie dotyka? Ale dlaczego pan mnie przeszkadza? Dlaczego pan mnie przeszkadza? Dlaczego pan mnie przeszkadza? Nie ma. Ale dlaczego panowie mnie atakują? Ale o co chodzi? Nie atakujemy. Ale narodziliście się panowie z Bożego Ducha? Nie. Nie sać się tak, bo tu jest pruszku. Narodziliście się panowie z Bożego Ducha? Nie sać się. Ale słuchaj, człowieku. Zatrzymaj dystans. Bóg ciebie kocha. I co? Ciebie nie kocha. Cokolwiek bardzo by kocha. Cokolwiek byś nie zrobił, to powiem ci tak, że Jezus jest żywy, wiesz? Jezus przeklina wszystkie religii, przeklina wszystkie duchy kłamliwe, przeklina wszystkie duchy szatańskie, przeklina wszystkie, przeklina wszystko, wszelką agresję w imieniu Jezusa. Ale weź rękę, ale proszę nie powychać. Wszystko jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane. Ale co panowie? Idź do domu. Wszystko jest nagrywane. A wie pan, że pan umrze? Bez Chrystusa? Wszyscy będą wieczni. Jedni na potępienie, a drudzy na szczęście. Jeden raz. Ale czytał pan Boże Słowo? I co tam jest napisane? Wszystko. Co tam jest napisane? Jedni pójdą na zbawienie, a drugi policzy. A wiesz dlaczego? Ale ja z panem nie rozmawiam. Atakują go, kurczę. Ja z panem nie rozmawiam. Proszę mi zejść z drogi. Proszę mi zejść z drogi. Ale proszę mi zejść z drogi. Ale, dlaczego mnie pan prześladuje? Proszę za ode mnie odejść. Nie, ja nie prześladuję. Ja mówię prawdę, ja mówię o Chrystusie. Nie, tobie się wydaje, że ja mówię o Chrystusie. Nie. Mówię o zmartwychwstaniu. Nie, nie, źle mówisz. Życie jest w Słowie Bożym. Źle mówisz. I możecie żyć. Źle mówisz. Możecie żyć w prawdzie. Oj, źle, źle. Dlatego, że diabeł to kłamca. Niedobrze, niedobrze. I diabeł będzie wam wmawiał, że to, co robicie, jest okej. Ale to nie jest okej, bo życie jest w prawdzie Bożej. Jeżeli narodzisz się z Bożego Ducha, to staniesz się nowym człowiekiem. Staniesz się Bożym stworzeniem, bo nie możesz być moralnie każdy lepszy. Każdy jest Bożym stworzeniem. Ale możesz umrzeć nawet, dla siebie. Nawet żaba jest Bożym stworzeniem. Żaba, żaba, żaba. Żaba jest Bożym stworzeniem. To ma się żabą stać. Ja byłem człowiekiem, który był martwy duchowo. Ja zrozumiałem, że jestem martwy. Ja zrozumiałem, że w tym, co robię, nie ma życia. Ja zrozumiałem, że chodząc po kościół i wykonując te rzeczy, jestem człowiekiem, który został nauczony pewnych schematów. Gdybym urodził się w rodzinie muzułmańskiej, to pewnie byłbym muzułmaninem, bo tego nie wybrałem, nie zdecydowałem. Po prostu odziedziczyłem. I chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu w zaciszy swoich serc skonfrontowali się z tą prawdą. Czy dzisiaj prawda Ewangelii jest dla was doświadczalna? Czy dzisiaj prawda Ewangelii jest dla was czymś, co jest realnym doświadczeniem waszego życia? Dlatego, że Jezus powiedział, nie ma żadnego innego imienia, pod którym moglibyśmy być zbawieni. I nie ma żadnego innego imienia, nie ma czegoś takiego... Raz. Witajcie przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj nie po to, żeby wam przeszkodzić, tylko po to, żeby wam powiedzieć najważniejszą informację w życiu każdego człowieka. Chodzi o to, przyjaciele, że ja, tak jak każdy człowiek tutaj, byłam wychowana w tradycji, byłam wychowana w religii, ale rzecz jest taka, że ja nigdy osobiście nie znałam Jezusa Chrystusa, nie poznałam osobiście Boga. I chcę wam powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy was ktoś pokropi jakąś miotłą z wodą. To nie ma znaczenia, czy zjecie jakieś jajeczko poświęcone, pokropione. To naprawdę nie ma znaczenia, przyjaciele. Dlaczego? Bo największym znaczeniem jest to, czy osobiście poznałeś żywego Jezusa Chrystusa. Bo to tylko żywy Jezus Chrystus, żywy Bóg. Bóg, który zmartwychwstał, który nie siedzi, który nie jest kamieniem, który nie jest opłatkiem, nie jest żadną Eucharystią. To żywy, zmartwychwstały Jezus. To tylko taki Jezus ma moc, aby Ciebie zbawić, aby Ciebie uratować, przyjacielu. Ja teraz się modlę o to, aby łuski spadały z oczu każdej osoby, która mnie słyszy. Pozwólcie mnie Jezus. Ja modlę się o to, żeby łuski spadały z Twoich oczu. Ja przeklinam demoniczne zasłony, które zasłaniają Ci prawdę. Prawdę. Ja modlę się o to, Ojcze, że prawda
dochodzi do twojego serca teraz. A prawda jest taka, że Jezus Chrystus to nie jest żaden posąg. To nie jest Eucharystia, to nie jest chleb, to nie jest święte jajko, ani święta kiełbaska, ani żaden baranek z cukru. Że Jezus Chrystus to żywy Bóg, żywy Bóg. I jeżeli Ty otworzysz swoje serce, jeżeli przyjmiesz Go przez wiarę do swojego serca, jeżeli uwierzysz, że On umarł za Ciebie, jeżeli uwierzysz, że On zmartwychwstał, to będziesz zbawiony. Bo zbawienie jest z łaski przez wiarę. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. To Bóg zbawia człowieka. Ale żeby być zbawionym, ty musisz otworzyć swoje serce. Otworzyć swoje serce na wiarę, że On jest żywym, realnym Bogiem. Że On ma moc cię zbawić. Że to nie jest żadna lajka w ziemnym złobie, że to nie są zajączki, to nie są rytuały. To nie są żadne rytuały i żaden diabeł nie może cię oddzielić od tej prawdy, że to żywy Jezus, żywy Jezus. Jezus Chrystus to żywy Bóg, to nie jest żaden rytuał. Ja teraz przeklinam te zaklęcia demoniczne wypowiadane nad ludźmi. Ja ustanawiam, że one nie mają żadnej władzy ani żadnej mocy. Ja rozwiązuję ich moc nad umysłami ludzkimi. I ja ustanawiam, że prawda sięga teraz do twojego serca, do twojego umysłu. Głęboka prawda o tym, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje i że w żywym Jezusie jest moc do zmartwychwstania i do życia. W żywym Jezusie jest moc do życia. Nie w żadnej lalce, nie w żadnych rytuałach czy świętych teatrach, ale w żywym Jezusie. Amen. Kochani, chciałem tam powiedzieć, że dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, to 2000 lat temu było podobnie, kiedy Jezus głosił prawdę, to Jezus spotykał się z przeciwnościami, Jezus spotykał się po prostu z nienawiścią, z agresją. My nie przychodzimy do was z agresją, ja nikogo nie chcę zagłuszać, nie chcę nikogo oceniać, nie przychodzę do was z tym, ale przychodzę do was z prawdą. Mówię do was o prawdzie Ewangelii. Każdy człowiek, który ma w sercu choć trochę pokory, skonfrontuje się z tą prawdą. Dlatego, że ja zrozumiałem, że ta droga, którą szedłem, nie doprowadziła mnie nigdzie. Wiecie, ja żyłem w kompromisach i żyłem w zupełnie innym miejscu. Ja jestem dumny z tego, dlatego że mówię wam o tym, że możecie narodzić się na nowo, że nie ma innej drogi do zbawienia. Jest jedna droga do zbawienia. Zobaczcie dzisiaj, do czego doprowadza religia. Religia to system wyuczonych rzeczy, które mamy powtarzać i te rzeczy nie prowadzą do niczego. I chcę wam powiedzieć, mój tata, jeszcze wcześniej alkoholik, który nawrócił się, on miał takie w ogóle zrozumienie, że kiedy wchodził do kościoła, to w kościele postawili figurkę, którą on miał całować. I w ogóle jest napisane w Bożym Słowie, że nie będziemy oddawać czci figurom i nie będziemy oddawać czci rzeźbom. I mój tata zrozumiał, to była taka konfrontacja, całym sercem był, że tak powiem, w tym. I on zrozumiał, mówi, dlaczego ja mam to całować, skoro Boże Słowo tego nie mówi. I ja w wielu kwestiach również skonfrontowałem się z tym. Dlaczego ja mam tak żyć? Dlaczego ja mam iść i po prostu jakąś święconkę brać, skoro Bóg tego nie chce? Bóg tego nigdzie nie zostawił, bo jeżeli my mamy opierać się na jakiejś tradycji, to jest wiele tradycji, które do tego mówią i moglibyście być równie dobrze muzułmanami czy innego wyznania, dlatego że nie ma tak naprawdę różnicy w religii. Religia to jest system, który wymyślił człowiek. Słowo Boże mówi o prawdzie. Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny i ono przecina duszę od ducha. Słowo Boże, kiedy słyszysz Boże Słowo, to ono dzisiaj cię konfrontuje. I dzisiaj cię konfrontuję z tym, żebyś ty zrozumiał, że są tylko dwie drogi. Jedna droga prowadzi na zatracenie,
a druga droga prowadzi do życia wiecznego. I ta droga, która prowadzi do życia wiecznego, jest ciasna, tak jak już powiedziałem. Dlatego ja byłem człowiekiem, który był martwy duchowo. Ja zrozumiałem, że jestem martwy. Ja zrozumiałem, że w tym, co robię, nie ma życia. Ja zrozumiałem, że chodząc po prostu i wykonując te rzeczy, jestem człowiekiem, który został nauczony pewnych schematów. Gdybym urodził się w rodzinie muzułmańskiej, to pewnie byłbym muzułmaninem, bo tego nie wybrałem, nie zdecydowałem. Po prostu odziedziczyłem. I chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu w zaciszy swoich serc skonfrontowali się z tą prawdą. Czy dzisiaj prawda Ewangelii jest dla was doświadczalna? Czy dzisiaj prawda Ewangelii jest dla was czymś, co jest realnym doświadczeniem waszego życia? Dlatego, że Jezus powiedział, nie ma żadnego innego imienia, pod którym moglibyśmy być zbawieni. I nie ma żadnego innego imienia, nie ma czegoś takiego, że człowiek, będąc po prostu moralnie dobry, może uzyskać zbawienie. On musi zajść duchowa przemiana. W duchu możemy po prostu być przemienieni, możemy narodzić się na nowo. I ja wam powiem, Jezus Chrystus wziął wszelki grzech i wszelką chorobę na krzyż i podczas wymiany krzyżowej on zniszczył śmierć. Jest napisane, że w ogóle Ewangelie jeszcze wcześniej, prorok Izajasz i inni prorocy w Starym Testamencie zapowiadają przyjście Jezusa Chrystusa. I jest napisane, że ta nowina będzie głoszona, aż wszystko się dopełni. W ogóle, jeżeli czytacie Boże Słowo, to widzicie, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje, to już było zapowiadane wcześniej, że ta prawda, która została zostawiona w Bożym Słowie, która została przekazana, ona się wypełniła i dzisiaj możecie być tego świadkami. I faryzeusze, ci religijni ludzie, oni udaremnili zamysł Boży wobec siebie. Oni udaremnili zamysł Boży i wybrali swoją drogę. Wybrali drogę rytuałów i drogę tradycji. Ale ja ci chcę powiedzieć, że Jezus jest Bogiem, który przemienia realnie serca. Jest napisane, że dostaną nowe serca. Nie serca z kamienia, ale serca mięsiste. Serca, które prawdziwie kochają. Serca, które żyją po prostu Bożym duchem, które żyją po prostu i funkcjonują, tak jak Bogu się to podoba. I Jezus Chrystus zapłacił cenę, abyś ty razem z Nim umarł na krzyżu Golgoty, dlatego że stare stworzenie, ten człowiek skażony przez grzech, on musi umrzeć. I każdy człowiek, który po prostu narodził się w grzech, każdy człowiek musi duchowo umrzeć i musi powstać z martwych jako nowy człowiek. I to tylko się dzieje w momencie, kiedy ty wierzysz, kiedy uznajesz autorytet Bożego Słowa. Paweł powiedział w listach, że jeżeli ktokolwiek zwiastowałby wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Innej Ewangelii nie ma, są tylko jacyś ludzie. Jeżeli ty dzisiaj myślisz, że ja to mówię od siebie, to jesteś w błędzie. Ja mówię to od Boga. Jeżeli to są słowa Boże, które do ciebie mówię, to jest najważniejsza wiadomość, jakąkolwiek możesz usłyszeć. Chcę ci powiedzieć, że ja nauczyłem się, ja też odmawiałem różańce, ja też chodziłem do kościoła, ja też robiłem to wszystko, ale co z tego, skoro nie miałem radości w swoim życiu, skoro realnie jego nie doświadczałem, to nic mi nie dało. To było po prostu wyuczone i ja w momencie mojego kryzysu w moim życiu, ja zrozumiałem, że Jezus umarł za moje grzechy. Człowiek, który siedział w więzieniu, człowiek, który był człowiekiem zepsutym, który potem absolutnie przemienił się, który przyjął prawdę Ewangelii, powiedział mi tak, jak dzisiaj ja wam mówię, powiedział mi o narodzeniu się na nowo, powiedział mi o tym, że 2000 lat temu przyszedł ktoś, kto zapłacił za moje grzechy, ktoś, kto dał mi nowe życie, ktoś, kto chciał, żebym ja dzisiaj mówił tą Ewangelię. I ja tą Ewangelię przyjąłem, ja stałem się nowym człowiekiem. Ja dzisiaj jestem szczęśliwym ojcem, ja dzisiaj kocham, ja dzisiaj nie mam nienawiści w swoim sercu. Ja dzisiaj jestem nowym człowiekiem. I chcę ci powiedzieć, że ta prawda może przemienić twoje życie. Jeżeli chcesz dzisiaj realnie doświadczyć Chrystusa, to przyjdź do nas, pomodlimy się o ciebie. Przyjdź do nas, uzdrowimy. Jeżeli masz jakąś chorobę, jeżeli masz jakieś niedomaganie w swoim ciele, Ty możesz dzisiaj być nowym człowiekiem i pomodlimy się o ciebie.
Słyszałem na pewno jeszcze nie raz na rozy, na nowo. Wie pan, jeżeli pan tam zobaczył na pierwszym piętrze dziecko i to dziecko miałoby spać, to czy pan pobiegłby pan tam? To dzisiaj robimy to samo. Dzisiaj przychodzimy do ludzi, którzy być może ostatni raz słyszą prawdę Ewangelii. No być może, ale jest dlatego wie pan, jakby... Na tyle dużo przerwy. Niech pan zobaczy taka rzecz. Jeżeli na przykład ja mam chore dziecko, to wie pan, ja nie patrzę, czy ono ma rudzić, czy nie, ja mu daję lekarstwo, tak? I tak dzisiaj jest tak samo. Jeżeli kogoś gorszy ta prawda, to ja nie mogę nic z tym poradzić. Ja głoszę życie. I to jest ważniejsze niż cokolwiek, co ludzie mówią, wie pan. Dlatego, że tak powiem, poprawność religijna nie może zatrzymać prawdy. Tak, ja mówię do tych ludzi. A ci ludzie teraz chcą posłuchać księdza. A skąd pan wie to? No, bo wiem, po co ty przyszli. Ale to nie może pan mówić ze wszystkim. No tak. A czy pan... Mówicie pan, każdy, kto w Bogu... Proszę pana, tu chodzi o żywego Jezusa. Żywego. Jasne. Spotkał się pan osobiście z żywym Jezusem? Mam takie... Nie wiem. Chciałby pan? Być może to jest ten pan. A mogę się o pana pomodlić, żeby się pan spotkał z żywym Jezusem? Amen. Dobra. Jak pan ma na imię? Nie, dziękuję bardzo. O żywego Jezusa pomodlę się. Bardzo. Jak pan ma na imię? Bardzo. Pani Paweł, Sikarabara teraz sami. Zrywam teraz każdą demoniczną zasłonę swoich oczu, swojego serca. Ja ustanawiam, że prawda ci jaśnieje. Teraz, w imieniu Jezusa. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem? Czy ustanawiasz, że jest Twoim Panem i Królem? Tak, ustanawiam. Czy wierzysz, że On żyje i ma wszystko? Amen. Amen.